Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie w takiej formie, wystarczy, że wyśle SMS-a poprzez magiczne wrota. Na dole macie link odsyłający i wyrazi taką chęć, aby odpowiedź była na YouTube. Tak też będzie się działo. I czego ja potrzebuję w SMS-ie? Waszego imienia, Waszej daty urodzenia, oczywiście zapytania. Jeżeli chcecie być anonimowo, to wystarczy, że napiszecie anonim, bądź też jeśli chcecie o kogoś zapytać, to proszę imię i jeśli to możliwe, datę urodzenia tejże osoby. I w tym momencie otrzymujecie odpowiedź na YouTube. Zdarzają się również pytania, bo to był już nieodosobniony przypadek, już piszecie do mnie SMS-a, proszę odpowiedź przez e-mail. Ja takich rzeczy robić nie mogę, po prostu, jeżeli piszecie do mnie przez magiczne wrota, to ja na magicznych wrotach pozostaję i klient jakby dostaje ode mnie odpowiedź w formie SMS-a, to jest raz, a dwa, nie znam Waszego e-maila, a nawet jeśli byście chcieli podać e-mail w SMS-ie, to jest treść niedozwolona i są te wiadomości przesyłane do administratora. Ale też poprzez jedną cudowną, wspaniałą osóbkę dostałam informację, iż zdarzały się sytuacje, kiedy wysyłaliście jednego SMS-a, a wysłało Wam na przykład 433. Już wiem dlaczego. Nie używajcie polskich znaków w treści SMS-a, bo polskie znaki są liczone podwójnie i wtedy ten SMS się robi bardzo długi. I gdy nie macie ograniczeń w liczbie wysyłanych SMS-ów premium, to tak później się dzieje. Zatem dziękuję tej osobce bardzo, bardzo mocno. I wczoraj również jakieś chochliki się tutaj wtargnęły, mianowicie wysłałam odpowiedź YouTube tam, gdzie nie miało być na odpowiedź YouTube, ale również nie wysłałam, czy też nie zrobiłam filmiku dla osoby, która to prosiła, a wysłałam treść SMS-a. I z góry za te moje chochlikowe pomyłki przepraszam. I teraz tak, idąc do osoby, która właśnie do mnie napisała odnośnie tego, jak to wygląda, jest pytanie, czy sprzedam dom i zmienię miejsce zamieszkania. Jeśli tak, to kiedy i z kim zamieszkam? Już zerknę tutaj na to, jak to wygląda. I teraz tak, to jest w karcie dziesiątka i monet, istota sprawy, czyli właśnie sprzedaż domu. Mam to pokazane, że przy takim zaangażowaniu i przy takim tutaj obrocie spraw nie mam sprzedaży tego domu. Mam pokazane, że tutaj ktoś nie do końca idzie we właściwym kierunku, tak? Jeżeli idzie Pani na przykład poprzez biuro nieruchomości i na przykład nie godzić się tylko i wyłącznie na wyłączność, bo tutaj powinno być przynajmniej 2-3 osoby, które się tym zajmują, bo bez jakby tych działań nie mam tej sprzedaży zdefiniowanej. Jest walka o to raczej, o tą sprzedaż, aniżeli sama sprzedaż. Zatem tak, kochana Pani, mogę w tym powiedzieć, że nie widzę tej sprzedaży na tą chwilkę. Działania, które są realizowane, takie zaangażowanie w tym stopniu nie daje wyniku pozytywnego poprzez sprzedaż. Jeżeli Pani zmieni te działania, będzie Pani tutaj podążała w innym kierunku, wtedy warto zapytać, kiedy i z kim. Bo na tą chwilkę nie jestem w stanie powiedzieć więcej. Zatem dziękuję Pani serdecznie, pozdrawiam i wszystkiego najlepszego. I idziemy teraz do kolejnych SMS-ków. Okej, jest na YouTube. Witam, chciałabym wiedzieć, kiedy znajdę satysfakcjonującą mnie pracę i czy przez internet, prywatnie, czy przez firmę chyba. Dziękuję. Już patrzymy, Pani Aniu, jak to będzie wyglądało. Kiedy znajdzie Pani satysfakcjonującą pracę? Już patrzymy, kiedy znajdzie satysfakcjonującą pracę, jak jest teraz. Mhm.
Ja powiem tak. Ta praca satysfakcjonująca mi się pokazuje między 6 a 8 miesiącem od dnia dzisiejszego. Ja mam wrażenie, że to będzie przez osoby gdzieś tam wśród towarzystwa. Należałoby jak najbardziej w tym kierunku też podążać, bo ta praca, w ogóle w poszukiwaniu tej pracy karty pokazują, żeby zmienić perspektywę, bo teraz błądzi Pani po omacku. Tu mam dwójkę mieczy, tu mam wisielca z gwiazdą, tak? Tutaj właśnie właśnie, aby uzyskać tą pracę marzeń, tak, satysfakcjonującą na dłużej, to trzeba zmienić perspektywę. Karta gwiazdy również mówi o gronie osób, własne środowisko, tak, na tej zasadzie. Ja mam wrażenie, że ta praca będzie związana z firmą bądź środowiskiem pracy gdzieś tam wśród otoczenia Pani osoby. Mam też pokazane, że Pani może faktycznie szukać pracy gdzieś przez internet, online. Mam pokazane, że może Pani jakby z góry coś odrzucać, że albo Pani się nie nadaje, albo nie do końca jest to właściwe. Jest taki lęk, mam wrażenie, przed tym, czy trafię na coś fajnego, czy faktycznie gdzieś tam ma nie do końca właściwego. To jest też, że Pani błądzi w tych poszukiwaniach troszkę po omacku, tak? Ta dwójka mieczy tu mówi. Karty pokazują to, co pomoże. Rycerz Buław. Rycerz Buław to jest osobnik też znany. Postać młodsza, mam wrażenie, troszkę od Pani osoby. I grono, praca będzie. To jest między 6 a 8 miesiącem od dnia dzisiejszego jest przy Pani satysfakcjonująca praca. Taka jest informacja. Karty również pokazują, że może chcieć się odezwać po znalezieniu tej satysfakcjonującej pracy ktoś, gdzie Pani aplikowała i będzie Pani się wydawało, że tam będzie coś lepszego. Nie będzie. Zatem taka jest podpowiedź. Pozdrawiam i powodzenia życzę. Patrzymy dalej. Proszę o krótką analizę dat urodzenia. Izabela i Xavier. Dobra, już patrzymy. Izabela, jak tu ma? Iza i Xavier. Dobra, to jest Iza. Ojej, tych analiz troszkę dzisiaj już było. Dobra. Dobra. I to też tu. Xavier. On ma trudny dzień związkowy, jeżeli chodzi, bądź trudne przeżycia, jeżeli chodzi o kwestie relacji, związków, bliskości w dzieciństwie. Ale zobaczymy, jak tam u Pani jest. 7, 8, 12, trójka. Klucz wcielenia 3. Klucz wcielenia 3 bardzo często wibruje się również... Gdzie mi to zniknęło? Klucz wcielenia 3 bardzo często wibruje się tak, z dwunastki zresztą, coś takiego, że tak byśmy się odwracali się tuż przed metą. Zamiast finiszować, to dosłownie zwalniamy, że może Pani też odwracać się na tak zwanej pięcie przed sukcesem, tak? Jest tutaj pokazane, że ta kreatywność przy Pani może być jak najbardziej. Tutaj jest też ważne to, żeby nauczyć się dotrzymywać danego słowa, bo tutaj może otoczenie odbierać to jako Pani jest osobą niesłowną, tak? Jeżeli chodzi o relacje partnerskie, to trójki z klucza wcielenia zazwyczaj są to osoby takie ugodowe, bezproblemowe, z którymi idzie naprawdę się dogadać i uzyskać świetny kompromis. Ale jeżeli w negatywie trójka z klucza wcielenia wibruje, może mieć tendencję do tego, żeby szukać gdzieś atrakcji, gdzieś indziej, skłonności do zdrady. Ja nie mówię, że tak przy Pani jest, ale jeśli jest to wibracja w negatywie, zobaczymy, co jest tutaj przy Pani dalej. Z 3, 1, 1, 6. 3, 4, 5, 6, 11. 11 to jest wibracja mistrzowska. Jeżeli ją Pani dźwiga, to może dosłownie wszystko osiągnąć. Niesamowita intuicja, ale na stany emocjonalne, psychicznie też trzeba tutaj uważać, bo możemy wpadać w takie stany depresyjne, melancholijne. Nie do końca jest to właściwe. 11 klucza z drogi życia, jeżeli chodzi o kobiety, bardzo często wibrują się tak, że na zbyt dużo pozwalają,
ze stosunku męskiego wobec siebie. Mogą się układać tak pod mężczyznę, nie do końca jest to dla nich dobre. Jedenastki tak naprawdę powinny iść przez życie we dwoje, nigdy samotnie. Ale też ważne jest to, aby kobieta, żeby mogła się realizować w związku bardzo szczęśliwie, w zgodzie, na równi z partnerem musi być. Nie może być ani wyżej od partnera, ani niżej, bo nie uzyska w tym momencie szacunku. Tak tutaj podpowiem. I mam tutaj pokazane również, że po końcówce września tego roku wejdzie Pani w taki moment swojego życia, kiedy warto sobie zabezpieczać kwestie finansowo, zawodowo, materialne, takie rzeczy. Także kupno, sprzedaż mieszkania również tutaj się rysuje jako coś właściwego, konkretnego. Teraz popatrzymy na Ksawiera. Jeżeli chodzi o ten dzień urodzenia, no to on ma 16. Jeden to jest pędzę do przodu, 6 to są wibracje partnerskie. 16 w sumie mówi o negatywie, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, bo może on je po prostu spalać, tak, na tej zasadzie, że może niekoniecznie potrafić w nich wytrwać na dłużej. Ale jaki on ma klucz wcielenia? No jeszcze tak, jeszcze 16, 7 z 16 w kluczu wcielenia. 7 z 16. Tak, dobrze liczę? 9, 10, 16. Tak, 7 z klucza wcielenia może mówić o tym, że jeśli związek, to na jego zasadach, a że może mieć nieodpartą ochotę kontrolowania tego. Jeśli daje na prezent coś, to to, co on chce, a nie to, co uważa, że będzie potrzebne, konieczne, ładne, a nie to, co ta osoba tak rzeczywiście potrzebuje. 7, 1, 16, 7. 7, 7, 14, 15, no i jeszcze 7 z drogi życia, jeśli dobrze liczę, policzę raz jeszcze. 6, 7, 9, 10, 16, 7, 1, 16, 17, 7, 14, 15, tak. Osoba bardzo trudna związkowo, wibracja niezwiązkowa. Osoba może żyć we własnym świecie. Ta osoba jest trudna w byciu ogólnie dla innych. I ta wibracja również może mówić o tym, że ta osoba może też chcieć dociekać jakby prawdy. Te osoby będą wierciły dziurę w brzuchu, przejmują się za bardzo pewnymi rzeczami, zbyt mocno biorą je do siebie. Są to osoby inteligentne jak najbardziej, ale przewrażliwione na swoim punkcie. Jeżeli chodzi o Waszą wspólną wibrację, Wy macie wspólną wibrację 9. Wspólna wibracja 9 to jest wibracja na zasadzie, jeśli związek, to nielegalizowany. Jeśli partnerstwo, to w dużym tutaj niebezpieczeństwem takiego życia w samotności razem, a jednak osobno. Każdy sobie rzepko skrobie. Tak tutaj to widzę ja. Krótka analiza miała być, jest, bo tutaj jeszcze wiele rzeczy można powyciągać, jeżeli chodzi o portrety, ale to już jest gadania na godzinę, a tyle nie mogę sobie pozwolić. Zatem dziękuję Pani serdecznie za to pytanie. Pozdrawiam i wszystkiego, co najlepsze. Zobaczymy, co jest dalej tutaj. Ok, odpowiedź. Nie wiem, czy wyjadę w tym roku za granicę do rodziny, bo bardzo pokręciło się moje życie. Co powiedzą Pani karty? Dziękuję, ale to nie jest na YouTube. No i widzicie, to jest właśnie to, że nie widać tego od razu. Ok, zobaczymy. Witam serdecznie. Dołączam kolejne pytanie na YouTube. Marzy mi się kupić mieszkanie lub wybudować dom. Czy mi się to uda? Jeśli tak, to kiedy? Dobra, Pani Aniu, już patrzymy. Ania, mieszkanie lub dom. Jeśli tak, to kiedy? Ania. Ania. Mieszkanie lub dom. Jeśli tak, to kiedy? Mhm.
Tak, uda się to pani, a to jest w kwestiach dosłownie 8 lat od dnia dzisiejszego. No, około 8 lat mi się tutaj pokazuje. Ale ja mam wrażenie, że tak jakby najpierw pani miała mieć mieszkanie, a później będzie tutaj kwestia domu. Mam taką kolejność. I to mieszkanie mi się pokazuje do 4 lat, 3 lata w zasadzie, a później będzie dom. Ale ja mam wrażenie, że ten dom nie będzie na zasadzie jakby. Tak jakby dom jakby albo po rodzinie, albo od mężczyzny, w każdym razie coś takiego mi się pokazuje, bo tu nie jest jakby kupno tego domu, bo mieszkanie mi się tu pokazuje, tak, przy pani, do 3 lat jest to możliwe, nie licząc tego roku. Ale tutaj jest ten dom rodzinny, który pani ma, ale w postaci domu, ale to jest szóstka kielichów i król kielichów. To oznacza, że tak jakby z ramienia albo mężczyzny, kogoś z rodziny, w każdym razie coś takiego mi się tutaj przy pani rysuje. Zatem dwie opcje są przy pani możliwe, pani Aniu. Zatem tak będzie pani miała. Będzie pani bardzo szczęśliwą finalnie kobietą. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, któż to jeszcze do mnie napisał? Co karty mówią o mojej znajomości z Morganem? Czy ta znajomość ma szansę na przyszłość? Beata i Morgan. 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 Co on ma tutaj w głowie? Co on ma w sercu? Co on zrobi? Ja mam tu pokazanego w ogóle pana, tego dżentelmena, jakby musiał coś w ogóle w myślach, w głowie, tak jakby mu się grunt zawalił. Mam pokazane, że on potrzebuje nowej jakości życia, tak jakby miał zacząć coś zupełnie od zera, od tak zwanej czystej karty. Jeżeli chodzi o waszą znajomość tutaj, ja nie mam pokazanych historii, które mówią o tym, żeby mogło być coś więcej, bo on mi się pokazuje w kapłanie, a kapłan to jest mężczyzna niedostępny. A który jest status związkowy skomplikowany. Taka mi się tutaj historia pokazuje. A zatem takie mam takie informacje. Co karty mówią o tej znajomości? Ta znajomość nie jest rokująca, nie jest przyszłościowa. Mam wrażenie, że niebawem pani odkryje tutaj tak jakby jego prawdziwe oblicza i będzie się pani tutaj raczej odsuwała od tej znajomości. Takie mam wrażenie. Może chcieć pani podążać również do osobnika, czy też ten osobnik się będzie do pani zbliżał, ktoś z przeszłości. Także, co karty mówią o znajomości z Morganem? Ma szansę na przyszłość? Niestety nie. Zatem, no przykro mi, że taką wiadomość muszę tutaj pani. A powiedzieć, no jednak warto mieć świadomość, co nas czeka, a na co możemy liczyć, a na co nie. Zobaczmy dalej, kto tutaj dalej jest anonim. A jak w tym roku będzie wyglądało moje życie prywatne? Co się pokazuje? Przyjaciele, podróże, nowy mężczyzna, czy. To jest bardzo dużo i szeroki aspekt. Jakby pytania, jeśli chodzi o to. Ja zobaczę, co w tym roku będzie wyglądało tutaj sfera, co na ten rok pokażą karty jeszcze. Co jeszcze w tym roku będą przy pani? Co będzie jeszcze w tym roku? Okej. Zatem chciałam powiedzieć, moja droga. Zatem, proszę pani, to wygląda w ten sposób.
Jeżeli chodzi o kwestię tutaj nowego mężczyzny, będzie dwóch mężczyzn w ciągu 12 miesięcy od dnia dzisiejszego, bo to jest rozkład na cały rok, tak? I to jest tak, w ciągu 2 miesięcy będzie dwóch mężczyzn, przy czym drugi może to być mężczyzna na dłużej, czy na stałe, to od Was zależy. Ten właściwy poznany przy przemieszczaniu się podróży. Ten pierwszy może wnieść rozczarowanie, jakiś dyskomfort, coś, z czego Pani nie będzie zadowolona, tak? A jeżeli chodzi o przyjaciół, mam pokazanych, że tak, że będzie ktoś taki przy Pani, ale mam wrażenie, że ta osobka będzie w Pani wieku bądź kapkę młodsza. A tutaj mnie się pokazuje postać dziewczęca, ale taka troszkę chłopięca, tak jakby nazwijmy to w cudzysłowie i w takim naprawdę z uśmiechem może to być dziewczyna o takim otwartym charakterze, dosłownie tak. Ktoś, kto każdego manipulatora, czy też osobę, która jest nie do końca szczera, wyłapie i powie sio. Taka jest historia. Jeżeli chodzi o podróże, mam pokazane przy Pani przemieszczanie się do końca roku. Mam podróż w karcie gwiazdy. Karta gwiazdy, czyli podróż, która gdzieś tam będzie bardzo zadowalająca, szczęśliwa i można powiedzieć nawet podróż spełniająca życzenia. Dokładnie takie coś może się tutaj przy Pani pokazać. Karty również pokazują, że Pani zwróciła uwagę na nogi. Gdyby się zbierała woda w organizmie, w kostkach, czy ewentualne jakieś problemy z krążeniem w nogach, to warto by było po prostu to sobie wszystko poreperować. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, nie mam pokazanych jakichś negatywów, które miałyby Panią tutaj niepokoić. Tak mogę ogólnie odpowiedzieć. Dziękuję Pani serdecznie za SMS-ka. Pozdrawiam. Ok, już patrzymy, co dalej. YouTube. Okej. Mój były partner i ja chcemy wrócić do siebie. Jak potoczą się relacje? Czy jest szczery, mówiąc, że nadal mnie kocha? Patrząc na jego datę urodzenia, to jest mężczyzna o dwóch twarzach. Musiałby się nauczyć tego, czego pragnie, czego chce. Mężczyzna, który idzie na dwa domy, to znaczy, że jest kobieta jego życia, ale też kobieta rodzinna. Mama, siostra, ciotka, babka, jakkolwiek, z którą ma bardzo mocno tutaj... bardzo silną więź. Tak, osoba rodzinna może mieć bardzo duży wpływ na jego decyzyjność, jeżeli chodzi o życie osobiste, ale zobaczymy, jak to wygląda. 9, 10, 11, 1 i 16, 6, 7, 8, 9, 10. Mężczyzna, który jest rozchwiany, jeżeli chodzi o emocje, bo koło fortuny w emocjach mówi o tym, że może być niestabilna, ale zobaczymy, co karty na to mówią. Jak tam, Pani Anetko? Nie będę czytać tego mężczyzny imienia na głos, bo Pani wie, o kogo chodzi, a to wystarczy. Jak się potoczą Wasze relacje? Co on też tu wnosi? Co on ma w głowie? Co on ma w sercu? Co zrobi? Co ukrywa? A co Pani tu wnosi? Co czuje, co myśli, co czuje, co chce zrobić, co ukrywa, co Was łączy, co Was dzieli, przyszłość tej relacji. Ja powiem tak, Pani Anetko, ja mam wrażenie, że nie warto wchodzić do tej samej rzeki po raz wtóry. Już tłumaczę dlaczego. Co on wnosi? Mam pokazane tak jakby teraz na siłę chciał udowodnić, że on się jakby albo zmienił, albo tutaj w kwestiach... poprawy. To, co ma w sercu siódemka mieczy. Mnie wielokrotnie siódemka mieczy w sercu pokazuje również to, że ktoś, jemu się wydaje, że kocha, ale to, co ukrywa, ja mam wrażenie, że on nie jest uwolniony od czegoś z przeszłości. Kapłan to jest osoba, która jest niedostępna. Kapłan to jest osoba, która nie do końca potrafi wytrwać w związku. Czasem kapłan również mówi o postaci kapłana rzeczywiście. Tak, ja nie twierdzę, że w tej chwili tak jest, ale no, bez powodu kapłan w związku no nie jest to osoba, która jest
do możliwości zrealizowania tej relacji. Ja mam pokazane, że to jest taki troszkę Piotruś Pan. W głowie ma głupca wsiubździu, taki troszkę nie bym chciała, ale do końca to jest tak. Fajnie by było mieć kobietę, ale też, żeby mógł robić to, co chce. Koło fortuny. Raz będzie chciał, raz nie. To jest to. Co Was łączy? Możecie mieć jakąś albo wspólną, nie wiem, pasję, albo miłość do pracy, albo coś, co... ósemka monet to jest pasja, to jest praca własnych rąk, to jest to, że możecie chcieć podążać w jednym kierunku, w jakiejś tam dziedzinie. To, co Was dzieli, to jest to, że możecie Wy w ogóle mało komfortowo się finalnie czuć w swoim towarzystwie. I to jest przyszłość relacji, przynosi rozczarowanie. I tu karty pokazują, że on się ukaże magiem i pani zabiera, nazwijmy to cudzysłowiowe, walizki i pani ucieka. Według kart ta historia nie jest zakończeniem szczęśliwym. Takie mam wrażenie. Jemu się wydaje, że panią kocha. Ja nie mówię, że on w to nie wierzy, ale to jest na zasadzie mnie się wydawało. Myślałem, że tak czuję. Szkoda pani czasu, energii. Oczywiście według kart, ale decyzję proszę podjąć dla siebie jak najlepszą. Ściskam gorąco i pozdrawiam. Już patrzymy, jak tutaj jest dalej. Anonim. Kiedy poprawią się znacznie finanse i skąd ta poprawa? Czy dojdzie do spotkań i bliższych relacji z dziewczyną o pewnym imieniu? Bo to jest anonim, to nie będę mówić. Dobra. Kiedy poprawią się znacznie finanse i skąd ta poprawa? Kiedy poprawią się finanse i skąd ta poprawa? Kiedy poprawią się finanse i skąd ta poprawa? No jest karta stop, żeby nie pytać o to. Być może już to pytanie było zadawane kilkukrotnie. Stąd jest karta stopu. Tak, poprawią się finanse jak najbardziej. I te finanse mnie się tutaj pokazują, już od sierpnia mogą się pojawić, ale ja mam pokazane jakby nowa szansa, albo nowe jakieś zlecenie, albo tutaj będzie powód jakiegoś albo kończenia dokształcania, albo w tym kierunku podążania. W każdym razie coś takiego się pojawia. Nowe zlecenie, albo nowe jakieś możliwości, które staną się furtką, dosłownie, i tutaj w okolicach sierpnia mi się to pokazuje. Karta to, co pomoże, żeby w aspekcie jakby finansowym zmienić schematy działania. To jest bardzo, bardzo ważne. Ta karta stop na początku mnie troszkę niepokoi. Nie wiem, czy to już Pan jakby pytał kiedyś o to, czy coś takiego. W każdym razie, gdy mam kartę stop na dzień dobry, to znaczy, że tutaj albo pytanie zostało zadane już w krótkim odstępie czasu, bądź wielokrotnie wcześniej było zadawane, bądź się troszkę błądzimy w tym, co tutaj robimy. Taka jest podpowiedź. Czy dojdzie do spotkań i bliższych relacji z dziewczyną o imieniu? Co też Pan tutaj ma? Co ona? Jeżeli chodzi o tutaj Wasze relacje z Anną, jeśli tutaj chodzi o relacje z tą dziewczyną, ja mam pokazane, że ona będzie szła raczej z taką serdecznością niż związkiem. Takie mam informacje. Tu jest tak jakby pokazane, że jakby co jest w istocie przeszkody, drogi panie, to jest to tak jakby... nie mogę się przebić przez jakiś mur. Ja mam pokazane jej osobę, że ma w sercu kogoś innego. Ona ma w głowie w stosunku do pana rycerza monet. Rycerz monet, ten mężczyzna nie jest dla mnie. Taka jest tutaj informacja. Mogą być jakieś tam jakby spotkania, ale nie mam pokazanych finalnie relacji między wami partnerskiej. Raczej ona będzie w tym kontekście uciekała. Ja mam przy niej zupełnie kogoś innego. No przykro mi, kochany panie, że to tak wygląda, ale tak to mi się tu pokazuje. Dobrze by było znaleźć inny obiekt zainteresowania. Zobaczmy tutaj dalej.
No dobra, zatem wszystko jasne, to są wszystkie osóbki. I teraz tak, moi drodzy, jeśli będziecie od tej chwili wysyłali SMS-y, czyli mamy piątek, godzina 15 prawie, że i piątek, sobota i niedzielę, wszystkie SMS-y, które będą napływały do mnie, będą w odpowiedzi w poniedziałek. A zatem weekend jest, jak już to mówiłam, dla otoczenia najbliższych. Ja nie jestem w stanie po prostu nagrywać filmików. Te osoby, które gdzieś tam piszą SMS-y, żeby odpowiedzieć, to ja jestem w stanie z doskoku jak najbardziej to uczynić. Zatem jeżeli chcecie na YouTube, to proszę o cierpliwość, zrozumienie, bo będą filmiki w poniedziałek. Dziękuję Wam serdecznie. Przepraszam za wszelkie pomyłki, które wczoraj wyniknęły. Jestem tylko człowiekiem, mam nadzieję, że to rozumiecie. Dziękuję Wam również za to, że monitujecie, że mówicie, że prosicie o sprawdzenie, bo to jest fajne, bo to jest też taka doza zaufania z Waszej strony, że nie robi ona to specjalnie, tylko może się faktycznie coś podziało i ja sobie mogę to sprawdzić, zobaczyć. Jeśli jest moje ups, to też o tym mówię i przepraszam Was w mailach. Zatem pozdrawiam, dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Jeśli Wam się filmik podobał, to proszę łapkę w górę. I do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. A mam dla Was niespodziankę. W sobotę pojawi się coś, bo będzie tutaj filmik planowany. I dla osób, które uczą się tarota, myślę, będą zachwycone. Pozdrawiam.